Damian Piskosz, jesteśmy już po ważeniu przed KFN 2. Dzień dobry. Dobry. Ważne wydarzenie, twój pojedynek z Dawidem Siekiem. Można określić tak, że to jest starcie młodej krwi w polskim K1? Można tak określić, czemu nie? Zarówno ja, jak i Dawid jesteśmy wschodzącymi dopiero zawodnikami. Tak jak powiedziałeś, młodej krwi. Chcemy, i on pewnie chce mi coś udowodnić, i ja chcę jemu coś udowodnić, więc jak najbardziej można ten pojedynek tak określić. O tobie mówią zabójca z twarzą dziecka. Nie wiem, czy słyszałeś już takie określenie? Powiem tak, Krzysztof Kaproń, jak wręczał mi właśnie w zeszłym roku medal na Mistrzostwach Polski K1, to właśnie wręczając mi ten medal właśnie tak określił, mówi zabójca o twarzy dziecka. Więc słyszałem tak, no może tak zostać. Wielokrotny mistrz Polski, też można powiedzieć, że miałeś tutaj mierzyć się z innym rywalem, to był Krupa z Tarnowa. Jesteś rozczarowany tym, że go nie ma, czy raczej zadowolony z tego, że jest rywal zupełnie inny, o innym stylu, być może nie Muay Thai, tylko bardziej takim kickbokserskim? Znaczy z Arkiem fajny pojedynek daliśmy na KFN 1, to był finał Mistrzostw Polski. Okay. Tutaj czy jestem rozczarowany, czy nie? Szczerze, ja po prostu się cieszę, że tu wystąpię, a dla mnie przeciwnik nie ma znaczenia, czy to będzie Arek, czy to będzie Dawid, dla mnie bez znaczenia. I z Dawidem postaramy się dać dobry pojedynek i z Arkiem byśmy dali. Niestety Arek wypadł tam przez kontuzję, życzę mu tam powrotu do zdrowia, a jeszcze na pewno się z nim spotkamy. Jeśli chodzi o twoją karierę, bardziej zawodowstwo, czy bardziej te walki amatorskie, Mistrzostwa Świata, to wszystko, co się wiąże z WAKO i też teraz w tej chwili jakaś perspektywa olimpijska? Ogólnie bardziej korci mnie, można powiedzieć, to zawodowstwo, ale jeszcze mam zbyt wiele rzeczy do rozwiązania, zbyt wiele rzeczy do udowodnienia w amatorskim kickboxingu, więc póki co kickboxing głównie amatorski. Jeśli zdarzy się taka okazja, mi dopasuje termin, to czasami tak jak właśnie jutro znajdę się na galach zawodowych. To w takim razie tak, jutro życzę wam powodzenia, dobrego pojedynku, żeby trzymał w emocjach, żebyście pokazali właśnie, że młoda krew nadciąga. No i co, czekamy na wynik walki, wygra lepszy. Super, dziękuję bardzo i wszystkim pozdrawiam i bardzo dziękuję za wsparcie. A my zapraszamy na walkę, dziękuję bardzo. Dziękuję.